Bedeker wielkopostny. Przewodnik po 40-dniowym okresie przygotowania do świąt paschalnych. Czym właściwie jest ucisk i co możemy nazwać uciskiem? Inaczej ucisk możemy nazwać udręczeniem lub prześladowaniem. Przykładem z pisma świętego, właśnie, ucisku są Żydzi prześladowani w niewoli egipskiej. Wtedy to oni zanosili gorliwe modlitwy do Boga, prosząc go o uwolnienie ich z tego ucisku. A Bóg jako dobry Ojciec uwolnił ich stamtąd i wyprowadził ich do Ziemi obiecanej, ukazując swoją wielką miłość, siłę oraz wierność. Dlatego też, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, szczególnym przedmiotem miłości Kościoła powinni być nasi siostry i bracia prześladowani właśnie za wiarę w jednego Boga. Ale czy prześladowania i ucisk dotyczą, dotyczą tylko Dalekiego Wschodu czy Afryki? Wydaje mi się, znaczy jestem pewien, że także i my w dzisiejszych czasach, w naszym kraju możemy doznawać różnych ucisków z powodu naszej wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa, która bardzo często jest wyśmiewana, poddawana wątpliwościom, także nie jest modna. Wtedy nasza synowska ufność jest poddawana wielkiej próbie Czujemy się opuszczeni przez Boga i słabną nasze siły w tym, żeby walczyć o tą wiarę i o naszą więź z Bogiem. I właśnie wtedy z ratunkiem i nadzieją przychodzi do nas Jezus Chrystus, mówiąc, nie okłamując nas, zawsze mówiąc prawdę i mówi, że faktycznie na świecie doznamy ucisku, ale odwagi. Jam zwyciężył świat. Jezus przez to pokazuje, że jest naszą nadzieją i mamy pokładać w Nim naszą nadzieję. Jest także wielką miłością i dba o nas, i troszczy się o nasze życie. Dlatego, w razie kiedy czujemy ucisk, czujemy jakieś prześladowanie ze strony y, różnych ludzi, mediów, powinniśmy właśnie w naszej modlitwie unosić się do Boga, prosząc Go o siłę, a On na pewno nas wysłucha. I musimy pamiętać o tym, że z takich trudnych doświadczeń zawsze będziemy wychodzić, wychodzić silniejsi, dzięki czemu będzie nam łatwiej zwyciężyć zło. Bedeker Wielkopostny. Przewodnik po 40-dniowym okresie przygotowania do świąt paschalnych.